Bardzo dziękuję Wam za obecność. Pomimo ciężkiego dnia pracy jeszcze znaleźliście siłę, żeby przyjść tutaj i dziękuję za liczną obecność. Tego zawsze się obawiam, jak przyjeżdżam, zwłaszcza z daleka, że będę mówił do kilku osób. Was tutaj jest pełna kaplica i dziękuję Wam za to, bo to też znaczy, że traktujecie poważnie sprawę wychowywania duchowego, ale nie tylko duchowego, swoich własnych dzieci. Siostry dzwoniły tutaj już od dawna do mnie, żeby umówić to spotkanie. Udało się znaleźć taki termin, który i Wam pasuje, i mi, ale jest to jedno z takich ważniejszych dla mnie spotkań. Może już nie będę tego bardzo szczegółowo omawiał, ale przede wszystkim zawsze cenię sobie te przedszkola, które funkcjonują przy zgromadzeniach zakonnych. Bo wiem, że tutaj już nie trafiają się przypadkowe dzieci, że tutaj są dzieci z rodzin z wartościami. Dzieci z domów, w których, przynajmniej teoretycznie, ale ufam, że i praktycznie, Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. I dlatego myślę, że o wiele łatwiej mówi się do rodziców, którzy już pewne fundamenty mają i nie trzeba ich przekonywać na przykład do tego, że Pan Bóg istnieje. Ale też myślę, że bardzo ważne jest także to, że chcecie czegoś więcej dla swoich dzieci i że wy też chcecie czegoś więcej dla samych siebie. Tego czegoś więcej to znaczy lepiej zrozumieć świat, w którym znajdujemy się, w którym żyjemy, funkcjonujemy. A że ten świat się zmienia i to bardzo szybko, to wszyscy dobrze wiemy i tutaj nie trzeba jakichś specjalnych wykładów. Ja myślę, że wszyscy poniekąd doświadczamy czegoś takiego, że tak, pojawia się jakieś nowe zjawisko i nie wiemy za bardzo, jak je odebrać. Czy ono jest dobre, czy ono jest złe, pozytywne, czy negatywne. Że pojawia się jakiś nowy prąd w kulturze, ale nawet nie tylko w kulturze, może nawet i w kościele. Ktoś coś nam proponuje i to ma być najlepsza recepta na wszystkie nasze problemy. W życiu rodziców przeważnie to są albo problemy małżeńskie, albo problemy z wychowywaniem dzieci. I nie wiemy, czy za tym iść, czy nie iść. Bo na przykład pokolenie waszych rodziców proponowało coś innego, a tutaj pojawia się właśnie coś nowe. I jeszcze wchodzimy w tę przestrzeń, w której funkcjonują wasze dzieci, czyli przestrzeń świata bajek i tak dalej, rozrywki szeroko pojętej. Ofert dla nich jest dzisiaj wiele. I znowu pytanie, co jest dobre, co jest złe? Co zaszkodzi mojemu dziecku, a co pomoże mu zbudować jego człowieczeństwo. I dlatego właśnie dzisiaj chciałbym Wam pomóc odpowiedzieć sobie na tych kilka pytań, ale żeby to było, że tak powiem, wszystko bardzo logiczne i zrozumiałe, to myślę, że postaram się Wam wytłumaczyć pewne zjawiska, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. I właściwie robię to po raz pierwszy w tego rodzaju spotkaniach, to znaczy w spotkaniach, w których mówimy sobie o tej kulturze, w której uczestniczą wasze dzieci. Tak mówiąc bardzo potocznie, no to przeważnie, kiedy jestem zapraszany na tego rodzaju spotkania, to jest taki ogólny tytuł, prawda? Proszę księdza, niech ksiądz opowie rodzicom o tym, które zabawki są dobre, które są złe, czym dzieci się mogą bawić albo czym się nie mogą bawić. I gdybyśmy spróbowali odpowiedzieć sobie na to pytanie bardzo wprost, odwołując się do konkretnych przykładów, ale gdybyśmy nie zrozumieli tego, dlaczego coś dzisiaj jest złe albo dobre, to niewiele byśmy wynieśli z tego spotkania, bo oczekiwalibyśmy bardzo konkretnych recept. To znaczy, że ksiądz poda konkretne tytuły, nie wiem, bajek, gier, filmów, seriali, które dziecko może albo nie może oglądać. Wyjdziemy z tymi tytułami i będziemy tylko sprawdzać, czy moje dziecko to oglądało, czy nie oglądało. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby każdy z was nauczył się sam rozróżniać, co jest dobre, co jest złe. I nie tylko, żeby się nauczył rozróżniać, ale żeby wiedział, dlaczego sam powinien iść dokładnie taką samą drogą. Żeby był przekonany do tych spraw, o których tutaj sobie mówimy. Pamiętam niedawno rozmawiałem z dziećmi moich znajomych, przyjaciół. To są dzieci, w których najstarsza chyba teraz idzie do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Tam jest czwórka dzieciaków. Żeby spróbowały swoimi słowami powiedzieć, jak oceniają dzisiejsze bajki, zabawki, gry dla dzieci. Nie mówiłem, żeby oceniły te, które mają do dyspozycji w domu, bo tam rodzice są bardzo świadomi tego wszystkiego i tam nie ma niczego, co byłoby przypadkowe i szkodliwe dla dzieci.
ale żeby oceniły te wszystkie zabawki czy bajki, które widzą u swoich rówieśników na przykład w szkole czy w przedszkolu. I dosłownie w tym samym momencie, jak zadałem pytanie, padła odpowiedź, one są brzydkie i złe. Krótka odpowiedź, są brzydkie i złe. I na tym się spróbujmy zatrzymać. Bo dziecko nazwało bardzo trafnie jakąś jedną z tych cech współczesnej kultury. Właściwie nie tylko jedną, bo to dwie wskazało, brzydkie i złe. I co to znaczy? Przypomniałem to, że bardzo często jest tak, ja się o tym przekonuję, że przez usta dzieci niejednokrotnie daje odpowiedzi sam Pan Bóg. I warto się z tym liczyć. Nam się wydaje, że dziecko coś bezmyślnie powie, a za tym kryje się jakaś Boża mądrość, jakiś konkretny trop, za którym warto pójść. Zacznijmy od tej brzydoty. Czy to jest zawsze tak, że to, co wyprodukuje kultura, jest brzydkie? Ja myślę, że nie muszę was do tego przekonywać, bo mamy oczy szeroko otwarte i jakąś tam wewnętrzną wrażliwość. Oczywiście wiele zależy od tej wrażliwości, jak ona została ukształtowana. Ale jeżeli ona jest, przypuśćmy, na jakimś poziomie naszego zjednoczenia, ona zawsze wynika też z naszych relacji z Panem Bogiem. Im bliżej Pana Boga, tym bardziej jesteśmy wrażliwi na przejawy piękna, ale też przejawy zła. I to, co jest brzydkie, to, co nosi w sobie ten pierwiastek zła, to nas odrzuca. Nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, bo czujemy, że to się kłóci z tym, co mamy w środku, a my mamy w środku Pana Jezusa. Więc jeżeli mamy w sobie taką wrażliwość, to jesteśmy w stanie zobaczyć, ile tych naprawdę brzydkich rzeczy jest dookoła nas. Ja mówię tutaj akurat o tych funkcjach estetycznych, żeby nie traktować tego w jakiś sposób na przykład metaforyczny czy symboliczny. Mówimy tutaj typowo o estetyce. Coś jest brzydkie, czyli mówimy o jakichś krzykliwych, źle dobranych kolorach, dziwnych kształtach, o jakimś chaosie w strukturze tego, co się nam proponuje. I dlaczego tak się właśnie stało, że dzisiaj częściej mamy do czynienia z kulturą, która jest właśnie uformowana na taki sposób, że ona nas odrzuca, że ona nas nie przyciąga pięknem, tylko rodzi co najmniej nasz niepokój, a niejednokrotnie obrzydzenie. Dlaczego tak się stało i czy tak było zawsze? Oczywiście, że tak zawsze nie było. To jest właściwie sprawa, która zaczęła rozpowszechniać się tak mniej więcej po II wojnie światowej XX wieku. Mniej więcej do tego czasu, tak długo jak trwała, już mówimy o tej bardziej rozwiniętej części ludzkości, sztuce w dziejach ludzkości, to starano się o to, żeby to, co proponuje się człowiekowi, było piękne, żeby pociągało człowieka. To był nieustanny proces dochodzenia do tego, żeby jak najpiękniej przedstawić rzeczywistość, z którą mamy do czynienia. I jeżeli przejdziemy przez jakieś muzea, w których zgromadzone są różnego rodzaju przedmioty, dzieła sztuki, rzeźby itd., to jeżeli będziemy szli właśnie przez tą historię, możemy powiedzieć tak linearnie, począwszy mniej więcej od czasu starożytnej Grecji, aż do właśnie początków wieku XX, to mniej więcej powiemy, że to, co wyprodukowała kultura, mogło podobać się ludziom. I wtedy, i dziś. Bo to dbano, zabiegano. Tam nie było miejsca na to, co ma miejsce dziś, to znaczy, że tworzy się coś, co wprost ma być brzydkie, ma odpychać i twierdzi się, że to jest wielkie, wybitne dzieło sztuki, nagradzajmy tego artystę. To taki człowiek nie miałby nic do powiedzenia w tamtych czasach. Wręcz przeciwnie, starano się, żeby osiągnąć doskonałość w obrazowaniu dobra i piękna. I tak jak powiedziałem, mniej więcej od lat 30., 40. to się wszystko zaczęło zmieniać. Po II wojnie światowej nagle zaczął dominować w sztuce chaos, przypadkowość, bylejakość, kult brzydoty. I niektórzy twierdzili, że to jest efekt tego, co zmieniło się w świecie. Jest to wykwit tych ran, które zadano ludzkości, człowiekowi po tym wielkim cierpieniu I wojny światowej, II wojny światowej. Że to tak przetrąciło człowieka i jego wrażliwość, że człowiek na jakimś etapie, przynajmniej wtedy, nie był w stanie wyprodukować czegoś, co byłoby piękne,
co niosłoby w sobie optymizm, ponieważ tak bardzo zranione było jego serce, jego dusza i wiara w ludzi. To byłaby bardzo prosta odpowiedź, gdybyśmy powiedzieli, że tak, niestety właśnie tak się stało i dlatego musimy przecierpieć to, że nagle wtedy masowo zaczęły pojawiać się takie brzydkie przedmioty. To byłoby bardzo, bardzo duże uproszczenie. Ja bym przede wszystkim zwrócił uwagę na tym, że zawsze za takimi przewrotami w kulturze kryje się jakaś ideologia. I ktoś za tą ideologią stoi. I tutaj dochodzimy do pewnego nurtu, który towarzyszył powstawaniu tego rodzaju dzieł sztuki. To nie było tak, że ci artyści nie mieli jakichś poglądów. Oni mieli bardzo konkretnie sprecyzowane poglądy. Oni mieli w sobie jakieś tam wartości, ideologie, które wyznawali, które chcieli rozpowszechniać. I wszystkie łączyły się w jednym punkcie, który nazywa się marksizm, który wtedy powstał pod koniec XIX wieku i który zawładnął sercami twórców kultury. Więc, żeby jeszcze wyraźniej pokazać te różnice, które pojawiły się w tym myśleniu o sztuce, o kulturze w XX wieku, a tym, co było wcześniej. Te wcześniejsze dzieła sztuki niemalże w 99% one wyrastały na gruncie chrześcijaństwa. Czyli w sercu człowieka, który ma relację z Bogiem, którego celem jest przez sztukę doprowadzić człowieka do Boga. I to nie jest też przypadkiem, że ta sztuka była piękna, że ta sztuka pociągała człowieka, że ktoś, kto chciał coś wyprodukować, 5 razy się zastanowił, czy to przyniesie pożytek tym, którzy będą z tego dzieła korzystać. Będzie czytał książkę, czy oglądał jakiś obraz. Pamiętamy, co jest właściwie takim, to są takie 3 wyrazy, które się przez całą historię chrześcijaństwa przetaczają i są bardzo ważne dla twórców kultury. Dobro, prawda, piękno. Że to jest taki nadrzędny cel sztuki, kultury. To są właśnie takie 3 sprawy, którymi kieruje się artysta, twórca chrześcijański. On chce przez swoje dzieła, które tworzy, przekazać człowiekowi jakąś prawdę o Bogu. O Bogu, który mówi sobie, jestem drogą, prawdą i życiem. I to właśnie jakby odniesienie do tego dobro, prawda, piękno. A tutaj nagle pojawia się pod koniec XIX wieku marksizm, totalnie przeciwna Bogu ideologia, który jest przeciwieństwem tego, co było wcześniej. Czyli stworzyć jakiś rodzaj kultury, który odciągnie ludzi od Boga, odciągnie ludzi od Kościoła, zmieni całkowicie człowieka, jego myślenie, jego duszę. Właściwie celem marksistów była likwidacja kultury, bo kultura zawsze, oczywiście ta dobra, buduje człowieka na wielu poziomach, o których jeszcze będę mówił. I nagle właśnie wtedy pojawia się taki pomysł, że likwidujemy kulturę i w tym samym cofamy ludzi w rozwoju. Mniej więcej do poziomu zwierząt, bo tym się różnimy od zwierząt, że zwierzę jest niezdolne do tworzenia kultury. Czyli jakichś wytworów, które mają pomóc w jego rozwoju, choćby właśnie duchowym, psychicznym i emocjonalnym. To do tego zwierzęta są niezdolne. Zwierzęta są zdolne do konsumpcji. My jesteśmy dzisiaj na takim poziomie, na wielu płaszczyznach jako ludzie, że tylko jesteśmy takimi konsumentami bezmyślnymi. Coś, co kiedyś było zupełnie nie do pomyślenia. Więc właśnie wtedy pojawił się taki pomysł na tą kulturę i dlatego trudno to nawet nazywać kulturą i niektórzy znawcy tematu nazywają to antykulturą i w pełni się też z tym zgodzę. I tak przy okazji takie małe dopowiedzenie, skąd w ogóle ten poziom omawiania tego tematu. Mianowicie jeszcze zanim wstąpiłem do seminarium, to skończyłem studia, właśnie kulturoznawstwo. Także mam tutaj bazę bardzo mocną, ugruntowaną i przemyślaną odnośnie tego, co tutaj wam mówię. I to jest też pewne narzędzie, które mi bardzo pomaga w kapłaństwie i nie tylko w kapłaństwie, w duszpasterstwie właśnie, którym chciałbym się podzielić z wami, żebyście się też nauczyli wybierać to, co będzie dla was dobre i dla waszych dzieci.
Ale jak powiedziałem, przynajmniej na początku musimy dokonać tego małego wysiłku, żeby sobie te wszystkie sprawy uporządkować. A więc mamy coś takiego w XIX wieku. Ale jeszcze wcześniej mamy przecież wielką rewolucję francuską, która przecież jawnie podjęła walkę ze wszystkim, co chrześcijańskie. I która stworzyła też takie trzy bardzo ważne sprawy, które miały być wartościami, jak zawsze w tego rodzaju przypadkach. One brzmią ładnie, ale kryją się za tym zupełnie przeciwne sprawy, a więc wolność, równość i braterstwo. Tylko że tak naprawdę to, co się wtedy działo na świecie, nie miało nic wspólnego ani z wolnością, ani z równością, ani z braterstwem. To był bardzo mroczny czas w historii Francji, bardzo brutalny, krwawy. Dochodziło tam do wielu zbrodni, mordów, czyli do wszystkiego, co sprzeciwiało się tym wszystkim wyrazom, które owszem, gdzieś tam powiewały na flagach i nie tylko, ale w życiu po prostu tego nie było. Bo tak naprawdę źródłem prawdziwej wolności dla człowieka kto jest? No tylko Bóg. Tylko Bóg może dać człowiekowi prawdziwą wolność, a nigdy żadna rewolucja czy ludzie, którzy jawnie wystąpili przeciwko Bogu. Więc jeżeli ktoś pragnie wyeliminować Pana Boga z życia społecznego i mówi, że czyni to w imię wolności, no to jasne, że to jest właśnie krok, żeby człowieka zniewolić, a nie żeby dać mu wolność. I że się posługuje taki człowiek kłamstwem. I tak samo tylko tam, gdzie jest to braterstwo czy równość wynikająca z tego, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, w oczach Bożych jesteśmy równi, to tylko wtedy możemy mówić, że jest prawdziwe braterstwo i równość. Ale jeżeli odetniemy się od Pana Boga, to nie ma mowy o żadnej równości, nie ma mowy o żadnym braterstwie. Jest wielu ludzi, na przykład taki też mój znajomy, który twierdzi, że jest ateistą i on jest zakochany w darwinizmie. No i właśnie wiele razy próbował mi wytłumaczyć, że to człowiek pochodzi od małpy i prawda, że myśmy się tam ewoluowali z tych różnych dziwnych zwierzątek, ale zawsze mu zadaję pytanie, no, czy on zdaje sobie sprawę z tego, że tego rodzaju pomysły, że następuje coś takiego jak właśnie ten rozwój ludzi właśnie taki genetyczny przez ewolucję, no to tak naprawdę to stajemy w jednym rzędzie z rasistami, prawda? Z tym wszystkim, co wyrosło na gruncie rasizmu, czyli z przekonaniem, że są jakieś rasy bardziej rozwinięte i gorzej rozwinięte, bardziej do przodu i bardziej zacofane i te bardziej zacofane mają służyć tym lepszym i że tutaj mamy właśnie całą historię XX wieku z nazizmem na czele, gdzie wymordowano masę ludzi właśnie w imię tego, że przecież są rasy lepiej rozwinięte i gorsze. I mówię, jaki jest owoc właśnie tego rodzaju ideologii? Czy dobry, czy zły? Jakie wydało owoce tego rodzaju myślenie? No na ten argument nigdy mi sensownej odpowiedzi nie mógł udzielić. No ale właśnie mamy tutaj do czynienia z takiego rodzaju hasłami. W imię jakiejś właśnie ideologii antychrześcijańskich promuje się to, co niby ma służyć człowiekowi, a tak naprawdę go niszczy. I to właśnie zawiera się w tej antykulturze. Więc podsumowując, dlaczego powstała ta antykultura? No, dla walki z Kościołem katolickim, dla walki z Bogiem, dla kreacji, dla stworzenia nowego człowieka, który nie da w swoim sercu miejsca dla Pana Boga, który będzie wolny od tego, co właśnie ci marksiści i ich uczniowie nazywali tą ciemnotą i zniewoleniem przez wiarę, przez Boga. No i oczywiście też przede wszystkim chodziło im o władzę, o nieograniczoną władzę nad człowiekiem. Tego celu marksiści zresztą nigdy nie ukrywali. I temu miała służyć właśnie tworzona przez nich kultura, czyli antykultura. I tak jak podkreśliłem, coś zupełnie przeciwnego do tego, co było do tej pory, a więc do celów kultury chrześcijańskiej. Celem kultury chrześcijańskiej było doprowadzić człowieka do Boga. Pomóc człowiekowi wypełnić te najważniejsze zadania, do których został powołany do istnienia, a więc spotkać się z Bogiem, poznać Boga, zakochać się w Bogu i wypełniać Jego wolę. Temu miała służyć tamtejsza kultura. I oczywiście na dalszych poziomach miała nam pomóc
w rozwoju osobistym, szczególnie w kształtowaniu w nas cnót, choćby właśnie takich jak wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. I tak ukształtowany człowiek odrzuci wszystko, co sprzeciwia się Panu Bogu, co sprzeciwia się Jego przykazaniom, ale także odrzuci to wszystko, co taki człowiek wyczuje jako formę zniewolenia. Taki człowiek nie da sobie narzucić niewoli, nie da sobie odebrać czy zdeptać własnego człowieczeństwa. Tak właśnie kształtowała przez wieki nas kultura chrześcijańska. Więc mając świadomość, że właśnie na gruncie Kościoła, na gruncie ludzi wiary powstawała taka właśnie kultura, zwróćmy uwagę na to, że to właśnie wokół Kościoła powstała najwyższa szczytowa forma kultury. Oczywiście mówimy tutaj o celach. Nigdzie w świecie, jakbyśmy się przyjrzeli różnym kulturom, cywilizacjom, religiom, nie powstała kultura, która by niosła ze sobą tyle dobra, co kultura chrześcijańska. I dlatego też celem marksistów było to wszystko zniszczyć. Zniszczyć całkowicie. Bo zniszczyć kulturę to zniszczyć człowieka. Stworzyć nową kulturę, antykulturę to stworzyć nowego człowieka. I tutaj dochodzimy do drugiego bardzo ważnego punktu. Drugi to jest właśnie ten cel, że nie tylko walczyć z Bogiem, ale też ukształtować nowego człowieka. I tutaj wchodzimy w przestrzeń antropologii. Kolejną bardzo ważną przestrzeń. Jaką antropologię stworzył Kościół katolicki? To była antropologia, która zakładała, że człowiek ma stwarzać się na nowo, na Boży obraz i podobieństwo. Bóg jest mądrością, dobrą, piękną. I my mamy się stawać tacy jak ludzie. My mamy się tacy stawać, podobni do Boga. Podobni szczególnie do Jezusa Chrystusa. Kultura chrześcijańska to była afirmacja człowieczeństwa, tego najlepiej pojętego, jego godności, wolności. Przeciwieństwo, czyli to, co stworzyła antykultura ze swoją wizją antropologii, to człowiek, dla którego nieistotna będzie jego własna godność. On w ogóle nawet nie będzie sobie zadawał pytania o to, czy posiada jakąkolwiek godność. Dla niego nieważne są wartości, cnoty. Co więcej, w tej wizji antropologicznej taki człowiek ma nawet te wszystkie cnoty i wartości w pogardzie. I ja myślę, że to jest właśnie to, co wydarzało się na świecie, szczególnie właśnie w tej przestrzeni Związku Radzieckiego przez wiele dziesięcioleci, co trwa do dzisiaj w krajach komunistycznych, choćby nawet takich jak Korea Północna, gdzie tam gardzi się wartościami ludzkimi, cnotami jakimikolwiek. A promuje się to, co niszczy to człowieczeństwo, ale ono dominuje w nas i równocześnie zapełnia nasz umysł w takim stopniu, że nie jesteśmy w stanie działać na poziomie wyższym, czyli właśnie sprowadza człowieka do poziomu instynktów i działania na poziomie instynktów. Czyli właśnie mamy tutaj na myśli przede wszystkim sprzyjanie popędom i uleganie im. I te oczywiście najsilniejsze popędy, do jakich zdolny jest człowiek, oczywiście jest ich dużo, ale te dwa, na które dzisiaj szczególnie mocno zwraca kultura, antykultura uwagę, to są te popędy seksualne i związane z konsumpcją. I gdybyśmy się przyjrzeli, przynajmniej tak 90% współczesnym procentom tego, co wytworzyła antykultura na poziomie swojej własnej kultury, to są właśnie tego rodzaju treści. Treści, które mają przede wszystkim pobudzać nas seksualnie albo rozbudzać w nas chęci posiadania. Tak właśnie dzisiaj tworzy się człowieka. Człowieka, który w ogóle nie myśli o Bogu. Bóg dla niego nie istnieje, ważne są dla niego jego własne popędy. Później będziemy starali się to przełożyć na grunt tej kultury, która jest oferowana dzieciom. Ale jeszcze chciałbym dopowiedzieć coś bardzo ważnego o tej kulturze chrześcijańskiej. Dla kultury chrześcijańskiej bardzo ważne było to, by nauczyć człowieka, że nie jest
tylko jedynym człowiekiem na świecie. Że obok nas są inni ludzie i że mamy się z nimi liczyć. Kultura chrześcijańska, w ogóle chrześcijaństwo nazywa tego człowieka bliźnim. Właśnie takie pojęcie bliźniego. I tak mówiąc w największym skrócie, istota bycia obok bliźniego polega na tym, że ja mam po pierwsze się z nim liczyć, że on obok mnie jest, że ja mam go kochać. To są dwie bardzo ważne rzeczy. Moje dobro, owszem, jest ważne, ale ważne jest też dobro drugiego człowieka. Polska była jednym z najbardziej katolickich krajów przez wieki na świecie, w Europie. I proszę zobaczyć, że jako taki kraj rzeczywiście doprowadziła tą naukę o bliźnim do bardzo wysokiego poziomu zaszczepienia w umysłach ludzi, w tym codziennym życiu. Dość powiedzieć, że właśnie w Polsce, chyba to był jedyny taki kraj w Europie, pokojowo funkcjonowało ze sobą wiele społeczności, wiele religii. Nie było z tym problemu. Tutaj nie było się zwalczania takiego jawnego, ogólnopaństwowego. Mieszkali obok siebie Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie i wiele, wiele innych mniejszości narodowych. I narodowych, i religijnych. I z tego słynęliśmy na całym świecie. Właśnie dlatego, bo jednak większość, to była większość katolicka i to tak ukształtowana, że jednak liczyliśmy się z drugim człowiekiem, choćby nawet był innej narodowości czy innej wiary. I to jest pierwszy bardzo ważny punkt w tym, co oferowała kultura chrześcijańska. Drugi to taki, że kiedy człowiek rozwija się w tym myśleniu społecznym, to jest wtedy zdolny do mądrych życiowych wyborów, do trafnych wyborów na całe życie. I jeżeli człowiek ma dostęp do takiej kultury, on wzrasta w tym przekonaniu, że przecież nie jestem sam, że obok mnie są inni ludzie, że mam ich kochać, mam im służyć. Dlatego mam podejmować takie decyzje dotyczące mojego życia, czy w przypadku młodego człowieka, czy dziecka, dotyczące mojej przyszłości, na przykład wyboru drogi, ścieżki, kariery, zawodu, które będą służyły innym ludziom. Tak uczyła kultura chrześcijańska, tak uczyło chrześcijaństwo. No więc jeżeli mamy antykulturę, która chce to wszystko zniszczyć, to dokładnie ona stworzyła przeciwieństwo tejże właśnie idei życia społecznego, a więc wykreśla wszystkie wartości społeczne. Już nie liczy się bliźni, tylko liczy się ja. Liczy się to, co ja chcę, moje własne pragnienia. Wręcz gardzę tym, że ktoś jest obok mnie i że czegoś chce innego niż ja. I tutaj znowu zwycięży prawo silniejszego. Nie liczy się miłość, miłosierdzie, a litość przedstawia się jako jakiś przejaw słabości, na który nie może sobie tak ukształtowany człowiek pozwolić. I też dlatego ludzie ukształtowani właśnie na takiej antykulturze, z taką wizją społeczną, nie są zdolni do dobrych wyborów na całe życie, ani do mądrych wyborów dotyczących własnej przyszłości, jeżeli mówimy o dzieciach czy młodych ludziach. No bo właśnie oni wybierają to, co będzie dla nich dobre i tylko dla nich dobre. Nie będą się liczyć z innymi ludźmi. Kiedyś do młodego człowieka trafiał taki argument, że no nie możesz być takim pasożytem społecznym. Popatrz, ile masz lat, musisz coś zrobić. Albo idź do pracy, albo się ucz, ale ucz się czegoś wartościowego. Dzisiaj można sobie mówić do młodych ludzi takimi argumentami i oni wzruszą ramionami. A co mnie to obchodzi, że ja nic nie robię? No, mi się nie chce pracować i tyle. To już są ludzie ukształtowani na tego rodzaju ideologiach, które całkowicie wykreślają myślenie o innych ludziach obok nas. I dlatego też później ci młodzi ludzie się tak gubią. Nie wiedzą za bardzo, co ze sobą chcą zrobić. Jeszcze do niedawna to dzieci kończące podstawówkę mniej więcej wiedziały, co chcą robić, bo tutaj też już przynajmniej u części z nich był moment dokonywania wyboru szkoły. No jeżeli ktoś chciał szkołę zawodową, no to już wiedział, co chce robić. Jeżeli jeszcze się tam wahał, zastanawiał, to szedł do szkoły średniej czy do technikum. Ale mniej więcej coś
wiedzieli i ten jeden rok wystarczył, żeby się przekonać, czy to jest dobre, czy nie. No dzisiaj ludzie kończą studia albo nie kończą najczęściej i wciąż też nie wiedzą, czego od życia oczekują, czego chcą, bo myślą tylko o sobie, nie myślą o innych. Więc antykultura niszczy tą świadomość społeczną, wrażliwość na drugiego człowieka. Dlaczego to jest bardzo ważne dla ludzi, którzy popierają tego rodzaju ideologię? Bo takimi ludźmi można łatwo manipulować, bo oni nie wiedzą, czego chcą. Oni nie mają żadnych punktów zaczepienia. Tam nie ma żadnego fundamentu. To są bardzo silne fundamenty. Wiara, Bóg, miłość, bliźni, dobro bliźniego. Jeżeli tego nie ma, można z człowiekiem zrobić wszystko. Takiego człowieka można bardzo łatwo zniewolić. Antykultura też niszczy świadomość duchową, bo jeżeli człowiek nie podlega Bogu, no to komu będzie podlegał? Komu? No chyba tylko właśnie znowu wróci tutaj prawu silniejszego. Ewentualnie właśnie jakieś techniki manipulacji, które dzisiaj są rozwinięte do perfekcji i można też człowiekowi wmówić wszystko. I ludzie rzeczywiście zachowują się jak takie zaprogramowane roboty. Im kto ma silniejszy fundament z Bogiem, to nawet w tych sytuacjach granicznych, z jakimi w sumie mamy teraz do czynienia, przynajmniej przez tych ostatnich kilka lat, człowiek wie, co robić, wie, jak się zachować i wie, że idzie w dobrym kierunku. Jeżeli tego zabraknie, no to niestety bardzo się gubi. No i też tego rodzaju antykultura niszczy w nas normy moralne, które określają nasze zachowanie. W przypadku chrześcijaństwa sprawa jest prosta, mamy dekalog. Nie wolno nam kłamać, zabijać, kraść i tak dalej. W antykulturze nie ma żadnych norm moralnych i znowu zwycięża prawo silniejszego, ale właściwie to każdy może robić, co chce. No właśnie, takie słynne rób ta, co chce ta. I wielu za tym poszło. To jest ich moralność. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Antykultura stworzyła mit, że wszystkie światopoglądy są równe. I to przekłada też na religię. Wszystkie religie są równe, są takie same. I pewnie nie jeden z was by to samo powiedział. Wszystkie religie są równe. Nie, nie są równe, bo tylko jedna jest prawdziwa. Bo tylko jedna wyznaje wiarę w jednego żywego Boga i w tym kościele jest obecny żywy, prawdziwy Bóg działający przez sakramenty, religia katolicka. Nie ma wszystkich równych religii, bo nie może być równy wymysł człowieka z tym, co stworzył Bóg. Ale antykultura tworzy właśnie takie chwytliwe teorie, nad którymi jeżeli się ktoś nie zastanowi, to potem za tym idzie i potem się gubi. No właśnie, wszystkie światopoglądy są równe, ale nie wszyscy ludzie są równi. O, to jest bardzo ciekawe, ale typowe dla antykultury. Nie wszyscy ludzie są równi i tutaj właśnie mamy tą klasowość. Już omawianą od XIX wieku są te klasy, panowie i słudzy, gorsi. A dokładnie na odwrót jest w kulturze chrześcijańskiej. Wszyscy ludzie są równi, ale światopoglądy nie są równe. I co więcej, mogą być poddawane ocenie, mogą być przyjmowane, mogą być odrzucane, jeżeli są szkodliwe. I jeszcze bardzo ważna rzecz, która stanowi dla nas bardzo ważny fundament zrozumienia tego, co się dzieje dzisiaj w kulturze, także tej dla dzieci, dla młodzieży, to bardzo takim mocnym zabiegiem, a już na pewno takim zabiegiem, który niesie za sobą bardzo konkretne konsekwencje dla nas, to jest promowanie postaw krytycznych. To jest właśnie typowe dla ideologii popierających antykulturę. Krytyka, to znaczy afirmacja tych, którzy krytykują. To jest taka krytyka przez niszczenie. To jest takie typowe zdeptać człowieka, który cokolwiek robi. Czy znamy takich ludzi wokół siebie? No ja znam. Jest ich dużo, że nic sami nie robią, ale są pierwsi, żeby krytykować innych. To jest właśnie jeden z owoców tej antykultury. Twórcom tego rodzaju ideologii zależy, żeby takich ludzi było jak najwięcej. Dlaczego? Ponieważ oni sieją zniszczenie tam, gdzie się rodzi jakieś dobro. To są właśnie te wszystkie teleturnieje i nie tylko, bardzo popularne, gdzie ktoś coś robi, tworzy, wkłada wiele wysiłku w coś, ale jest kilku takich guru, co siedzą, oceniają i krytykują dla krytyki, żeby zrobić show, żeby to się podobało. I oni są większymi gwiazdami. Oni zgarniają największe pieniądze, a powinno być na odwrót. To właśnie ten, który się przygotował,
ma jakiś tam talent, włożył ciężką pracę, żeby coś pokazać, on powinien dostać największe pieniądze, a nie ten, kto siedzi i krytykuje. Jak taki jesteś mądry, to zamień się miejscami i zrób to samo, co ten, którego ty krytykujesz. To wtedy zobaczymy, czy będziesz taki. Ale dokładnie tak my dzisiaj funkcjonujemy. Z powodu awarii sprzętu rejestrującego dźwięk dalsza część konferencji została nagrana ze stenogramu. Ale dokładnie tak my dzisiaj funkcjonujemy, że nie doceniamy tego, że ktoś coś robi, tworzy, działa, tylko łatwiej nam się postawić w pozycji krytyka. I zobaczmy, ile ważnych dzieł, czy to w kościele, czy poza kościołem, zostało zniszczonych, ponieważ pojawił się jeden, drugi czy trzeci taki krytyk i zniszczył wszystko. To jest właśnie owoc antykultury. To jest produkowanie ludzi, którzy nie tworzą, nie produkują, tylko krytykują. Przejrzyjcie sobie te filmiki, które ogląda teraz młodzież na YouTubie, na TikToku. Jaki jest fundament, główny przekaz, główna myśl związana z tego rodzaju filmikami? To jest właśnie krytyka zastanego świata, zastanego porządku. Ale to nie jest twórcza krytyka, za którą idzie jakieś działanie z pozycji czegoś nowego, lepszego, tylko krytyka nastawiona na zniszczenie, która nie pozostawia za sobą dokładnie nic. To jest już pewien sposób bycia, funkcjonowania, bardzo wygodny zresztą, bo okazuje się, że można dzięki temu być sławnym. Jeżeli ja krytykuję, robię przy tym wielkie show. To ja będę miał z tego pieniądze, wyświetlenia, reklamy. I to jest właśnie dzisiaj sposób funkcjonowania wielu młodych ludzi, a także i nawet dzieci. Nawet i dzieci, które nie wahają się poddawać krytyce. I nie mówimy tutaj o mądrej krytyce. Mówimy tutaj o krytyce rzeczywistości, której dzieci nie znają, nie dorastają do niej. A więc krytykują historię swojego własnego kraju, kościoła, swoich własnych rodziców, ich życia. Jeśli będziecie mieć dorastające dzieci, bo większość z was jest teraz młoda, wasze dzieci teraz są na poziomie przedszkola, ale jeżeli macie takie starsze, to już wiecie, jak dzisiaj bezczelnie dzieci potrafią krytykować swoich własnych rodziców bez żadnych skrupułów, choć nie mają do tego najmniejszego prawa. Już nie mówię o wychowawcach, nauczycielach itd. Tutaj zostały zatarte pewne granice, które muszą być zachowane, żeby jednak ten młody człowiek przeszedł przez proces wychowywania, edukacji, przyjmowania pewnych wartości. A więc wchodzimy dzisiaj w przestrzeń kultury, która jest tak ukształtowana, żeby odebrać wam dzieci, zniszczyć ich wiarę, umysły, żeby wyrwać was z serc waszych dzieci. To jest właśnie to, co stworzyła antykultura. W takim systemie, który możemy nazwać systemem upadku kulturowego, społecznego, moralnego, niestety nie da się funkcjonować według jakichś wartości. I trzeba zadać sobie pytanie, co można dziś zaoferować dzieciom, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że większość wytworów kultury to jest absolutna trucizna. W takim systemie bardzo trudno jest zrobić coś, co by to mogło w jakiś sposób naprawić, bo u korzenia tego systemu jest jakiś rodzaj terroru, przymusu. Jeśli ktoś będzie próbował sprzeciwić się systemowi, to na pewno będzie miał bardzo poważne problemy. Dziś bardzo powszechnym problemem jest to, że dziecko, które idzie pod prąd antykultury, bywa bardzo szybko wykluczane przez rówieśników, bo robi coś innego, czy idzie inną drogą niż reszta. Ale wykluczenie to jest ta najłagodniejsza forma stygmatyzacji społecznej. Bardzo często idzie za tym jakaś forma przemocy. Dziecko nie robi tego, co inni. Inni mają modne zabawki, ciuchy, telefony, a wasze dziecko tego nie ma. I wasze dziecko będzie z tego powodu obrywać. To już jest jakiś model terroru, który został wpisany w geny takiego systemu. Komuś na tym zależy, żeby to tak właśnie funkcjonowało. Więc, żeby to porządkować, na pewno ważna jest edukacja. Uświadamianie sobie, kto za tym stoi, jakie są korzenie tego zjawiska, jakie są cele. Aby to porządkować, również ważne są inicjatywy, które mogą wychodzić od was jako rodziców, czy to w przedszkolach, szkołach, czy gdziekolwiek się znajdziecie. To jest ważne przyglądanie się temu,
co dzieje się w szkole, co szkoła daje waszym dzieciom, jakie to będzie rodziło owoce, jak funkcjonują wasze dzieci w wymiarze społecznym, jak się traktują, czy szkoła dba o to, by był szacunek dla drugiego. I w końcu też bardzo ważna jest wasza rola, czyli mądre reagowanie na budzące się postawy krytyczne u waszych dzieci. Antykultura odbiera dzieci swoim rodzicom. I to jest właśnie zdanie, które bardzo często słyszę, jak jestem za granicą, wśród Polaków, którzy mieszkają w różnych krajach. Wielu z nich potwierdza, że państwo odbiera nam dzieci, władzę nad dziećmi. To jest rzecz, na którą nigdy nie możecie się zgodzić. Jedną z form odbierania dzieci na poziomie 1 będzie próba przekonania was, że dziecko na jakimś etapie jest w stanie samo decydować o sobie. A to jest nieprawda. W wielu krajach za granicą jest na przykład tak, że kiedy dziecko zapraszane jest do gabinetu, na przykład psychologa czy pedagoga w szkole, to jest tajemnica między dzieckiem a psychologiem. I jaką decyzję podejmuje dziecko, to ta obowiązuje i ta jest wdrażana w wychowywaniu tego dziecka. A rodzic nie ma pojęcia, jaką decyzję podjęło dziecko. Czy na przykład podjęło decyzję, że chce zmienić płeć i w tym momencie rusza cała machina, procedura i rodzic o tym nic nie wie. Nawet jeśli się dowie i temu się sprzeciwi, to nic nie może zrobić. Bo dziecko podjęło taką decyzję. Państwo stwierdziło, że dziecko ma prawo do tego i koniec. I to wmawia się przez kulturę także wam w Polsce, że dziecko na jakimś etapie jest w stanie samo o sobie decydować. Tak wcale nie jest. Dziecko do tego nie jest zdolne, nie jest w stanie samo się wychować. Fikcją jest, że dziecko samo się wychowa, gdy nie ma obok rodzica, bo jest daleko, bo pracuje gdzieś za granicą, bo nie ma czasu i tak dalej. To jest utopia. Tak samo jak to, że dziecko nauczy się samo rozpoznawać, co jest dobre, a co złe. Nie, dorosły ma z tym problem, a co dopiero dziecko? Człowiek może rozwijać się właśnie wtedy, kiedy jest edukacja, kiedy jest wychowanie, kiedy jest jeszcze Pan Bóg, który nam daje jakieś fundamenty moralne. Kiedy z tego zrezygnujemy, to następuje jakiś rodzaj przetrącenia naszego człowieczeństwa. Musimy sobie to wszystko mówić, żeby umieć to wybierać z kultury, co będzie sprzyjało dobrym fundamentom naszych dzieci. Co jest wielką biedą dzisiejszych czasów, to to, że duch antykultury rozwija się w naszym kraju od wielu dziesięcioleci. Funkcjonujemy w świecie, który nazywamy globalną wioską. Korzystamy z tych samych seriali, filmów. Dzieci oglądają te same bajki w wielu krajach na świecie. I już wiele, wiele lat temu okazało się, że antykultura nie rodzi dobrych owoców, że ona niszczy, zostawia po sobie zgliszcza. Ale jednak ludzie wciąż to kupują. To jest wielka bieda współczesnego człowieka. Co też uważam za wielką biedę, to to, że w Polsce, gdzie niby uważa się, że ten duch chrześcijański jest silniejszy, to jednak wielu rodziców nazywających siebie katolikami kompletnie są ślepi na tego rodzaju zjawiska. Nawet nie usiłują tego dostrzec. Uważają, że da się pogodzić dobro ze złem. Że to nie musi być czarno-białe. Że da się znaleźć taki kompromis. To ja pytam, na jakim gruncie? Jako zawodowy kulturoznawca mówię, nie da się ożenić antykultury z kulturą chrześcijańską. To są przeciwne sprawy. Ożeń ogień z wodą i powstanie błoto. Ale dokładnie wielu ludzi myśli, że na gruncie kultury dzieci mogą oglądać jakieś bajki, filmy, które niszczą duszę dzieci i że równocześnie ta sama kultura będzie dobra dla dziecka, że z tego wyjdzie jakieś dobro i że dobrem na przykład będzie to, że dziecko nie będzie stygmatyzowane w szkole. Ożenić zła z dobrem nie da się. Nie eksperymentuj na swoim dziecku, bo to się źle skończy. To jest wielka bieda wielu Polaków, że myślą, że próby ożenienia antykultury z kulturą wydadzą jakieś dobre owoce. Co jest jeszcze taką rzeczą, którą warto podkreślić, mianowicie
Wielu ludzi wychowanych na antykulturze nie zmieniło swoich poglądów, mimo że przekonali się, że to ich zniszczyło i że to zniszczyło im życie. Zniszczyło im na przykład życie duchowe, wiarę czy rodzinę. Oni nie zmienili niestety swoich poglądów. To rodzi nasz niepokój, że antykultura jest tak silna, że mimo że niszczy człowieka, człowiek i tak nie chce z tego wyjść. To jest zniszczenie istoty człowieczeństwa. Istotą człowieczeństwa jest świadomość, że jeśli coś się we mnie, w moim życiu psuje, to że mogę to zmienić. Albo że mogę zaprosić Pana Boga, że Bóg mnie uratuje. Bardzo często ludzie w to nie wierzą i kończą bardzo smutno. Takich przykładów autodestrukcji jest w Polsce coraz więcej. Nie mówię już o próbach samobójczych, w wielu przypadkach niestety udanych. Ale ten problem jest coraz potężniejszy, szczególnie u dzieci i młodzieży. I pomimo tego, że ktoś wie, że jest na takim dnie, nie chce z tego wyjść, bo nie wierzy, bo jego człowieczeństwo zostało tak przetrącone. My jednak jako chrześcijanie wciąż wierzymy w działanie Bożej łaski, modlitwy, ale też działań, które podejmujemy, na przykład edukacyjnych, wychowawczych, przez które wierzymy, że coś będziemy mogli w tej kulturze zmienić. Będziemy chcieli także walczyć najpierw o samych siebie, ale potem także o duszę dzieci i młodzieży. Tak więc walka dziś o dzieci, o ich duszę, to jest tak naprawdę walka o siebie samego, o to, by każdy z was jako rodzic w pełni oddał się Panu Bogu i pozwolił się kształtować Bogu, ale na Jego zasadach. Aby był w nas, w was, bardzo wyraźny sprzeciw wobec tego, co będzie niszczyło naszą moralność, co będzie zatruwało nasze dusze, naszą zdolność do rozpoznawania dobra i zła. Taki człowiek, który zbliża się do Pana Boga, więcej się modli, szczególnie do Ducha Świętego, aby łaską nadprzyrodzonej mocy mógł odcinać się od tego, co może go zniszczyć albo niszczyć ich bliskich. I też właśnie na gruncie naszej relacji z Bogiem chcemy rozwijać w sobie moralność, cnoty. Jaki będzie z tego owoc? Nie poddamy się niewoli, nie poddamy się żadnemu terrorowi, że będziemy mogli pokazać, że możliwe jest we współczesnym świecie prawdziwe człowieczeństwo, a jest możliwe tylko wtedy, kiedy budujemy je na Panu Bogu i z Panem Bogiem. I tak ukształtowani będziecie w stanie prowadzić swoje dzieci do Pana Boga. I nie będziecie mieli problemu z tym, czy dziecku można zaoferować taką czy inną bajkę, czy zabawkę, taki film, czy taką grę. Czy wasze dziecko powinno już mieć telefon komórkowy, czy może jednak go nie potrzebuje? Że będziecie mieli na tyle w sobie tej wolności koniecznej i zaufania do Pana Bogu, do Pana Boga, że nie będziecie mieli w sobie tego zniewolenia, które zmusza was do tego, aby ciągle mieć swoje dziecko na smyczy telefonu komórkowego. Nie będziecie jak rodzice, którzy wciąż drżą o swoje dzieci, czy coś im się nie stało. Ich dzieci muszą mieć telefony ze wszystkimi tego skutkami ubocznymi. No i oczywiście, jeżeli będziecie też blisko Pana Boga, to będziecie prosili o tę Jego miłość, która jest najważniejszym Jego darem dla nas, dla ludzi, bo dzięki tej miłości, naszej miłości do Boga, będziecie w stanie kochać siebie nawzajem, jako rodzice i będziecie w stanie zbudować normalny, prawdziwy dom. Wasze dziecko będzie czuło się dobrze, nie będzie próbowało uciekać z tego domu. Ani w zewnętrzny świat, przyjaźnie, które mogą się źle skończyć, ani w świat wirtualny, seriali, portali społecznościowych. W realnym świecie, gdy dziecko nie może się z nikim dogadać, to musi znaleźć sobie jakichś znajomych w internecie. Dziecko zawsze idzie za tym, kto da mu więcej miłości. Ale czy wy będziecie zdolni do tej miłości? Będziecie zdolni do tego, żeby dać temu dziecku uwagę? Jeśli tak, dziecko pójdzie za wami. Nie będzie szukało innych ludzi. Ale to musi być konkret. W twojej głowie musi być taki dzwon, gong, który będzie ci przypominał. Chłopie, kobieto, odłóż teraz ten telefon. Przestań gadać przez ten telefon przy swoim dziecku, bo ty ciągle odbierasz te telefony i zamiast zająć się swoim dzieckiem, to ciągle wisisz na tym telefonie. Ten gong musi alarmować, ilekroć telewizor gra w domu i gra w domu, a człowiek chłonie,
chłonie w siebie to wszystko. Bezmyślnie pakuje w siebie to, co stworzyła antykultura i to tego człowieka i jego dzieci niszczy. Dziś kultura jest tak zepsuta, że wystarczy dosłownie jeden film, jeden obraz, jeden przekaz, który może zamienić w ruinę wasze dziecko. Tu można by podawać wiele przykładów. Jakie to są przykłady? Doskonale wiedzą osoby, które pracują z dziećmi, czy księża, czy psychologowie, czy pedagodzy, którzy alarmują, ile na przykład dzieci jest dziś uzależnionych od pornografii. I to dzieci, które mają zaledwie 7 czy 8 lat. Ile dzieci ma już za sobą próby samobójcze. Bo dziecko samo sobie włączyło telewizor, internet, coś tam zobaczyło i sobie z tym nie radzi. Wciąż trzeba wracać do tych podstawowych definicji, tego, co jest dla nas wartościowe, w co wierzymy i czego szukamy. Niedawno, kiedy spotkałem się z pewną grupą rodziców, zastanawialiśmy się nad bajkami, które są dobre, a które są złe. I padały różne tytuły bajek, których ja bym nigdy nie nazwał bajkami, bo też wiemy, że to jest narzędzie antykultury, żeby nadać termin, który kojarzy się nam pozytywnie z prawom, które pozytywne nie są, które są wręcz szkodliwe. To tak jakby truciznę muchomora nazwać przekąską dla dzieci. I tak się właśnie dzisiaj tworzy. Bajkami nazywa się to, co nie spełnia wymogów bycia bajką, co nie mieści się w definicji bajki. Czy takie bajki dziecko może oglądać? I pada jakiś konkretny tytuł. Próbujemy wtedy zastanowić się, co to jest właściwie bajka. Zastanówmy się najpierw nad tym, co to jest bajka, co mieści się za tym terminem, bo nagle może się okazać, że to już na poziomie definicji nie spełnia wymogów bajki. Gdzie tutaj jest jakiś pierwiastek moralizatorski? Bez względu na to, czy to jest utwór literacki, kreskówka, gdzie w tym utworze mieści się jakiś dydaktyczny przekaz? Może się okazać, że tego w tej bajce nie ma, że niczego nie uczy, a już na pewno niczego, co byłoby dobre. W bajce powinien być zachowany zmysł estetyczny, rozdział tego, co dobre, od tego, co złe. Te sprawy nie mogą się ze sobą mieszać. W bajce dobro zawsze zwycięża. To jest warunek, aby dziecko mogło rozwijać się w poczuciu bezpieczeństwa. Pragnienie bezpieczeństwa to jest jedno z najważniejszych i najbardziej podstawowych pragnień w życiu dziecka i jego potrzeb. Jeżeli dziecko tego nie ma, wtedy zaczyna rozwijać się bardzo dysfunkcyjnie i widać to potem po jego zachowaniu, traktowaniu rówieśników, własnych rodziców, funkcjonowaniu w samotności i nie tylko. Kiedy zostanie zaburzony świat poczucia bezpieczeństwa dziecka, dziecko nie zachowuje się normalnie. Można chodzić po różnych terapeutach, zdobywać kolejne zaświadczenia, na co cierpi wasze dziecko, ale jeśli okaże się, że to nie jest problem psychiczny, tylko tego, czym dziecko się karmiło, bo zburzony został świat, poczucie bezpieczeństwa dziecka, no to okaże się, że nie znajdziecie pomocy u specjalistów. Tylko tutaj potrzeba większej waszej roztropności odnośnie tego, co dziecko ogląda, czym się bawi, w co gra. A dzieci oglądają różne rzeczy już na wczesnym etapie swojego życia. I to zapamiętują, i to w nich pracuje. Ktoś mówi, ja posadzę dziecko przed telewizorem czy przed internetem i będzie spokój. Dziecko sobie ogląda jedno, drugie, trzecie i potem to w nim siedzi. I niestety potem wydaje złe owoce. Nie od razu, ale kiedyś wyda. Oczywiście, też można by wiele powiedzieć o konstrukcji, jakiej oczekuje się od bajki, która ma być bardzo spokojna, dostosowana do wieku. Dzisiaj mało która bajka spełnia te wymogi i wielu nie zdaje sobie sprawy, że umysł dziecka nie jest zdolny przetrawić tylu bodźców. Dziecko jest jak komputer z bardzo wolnym procesorem. Jak mu dasz za dużo danych, on się zamuli, zawiesi. I wiele dzieci jest dzisiaj jak taki zawieszony komputer. I to zawieszenie trwa dość długo. Umysł dziecka nie jest w stanie przepracować tego, co widziały oczy, co słyszały uszy i tak dalej, tych wszystkich bodźców. I tutaj warto zwrócić uwagę na szkodliwość dalekowschodnich japońskich bajek, które obfitują w bodźce. Ale też i tutaj kolejny temat. Są z zupełnie innej kultury, innej wiary. Tu nie mówimy o czymś, co jest wytworem kultury chrześcijańskiej. Tam nie ma dobra, które jest dobrem i zła, które jest złem. Tam nie ma kwestii miłości bliźniego.
Tam te sprawy się mieszają. To, co jest złe, nazywa się dobrem, czasami nawet wcale śladu dobra nie znajdziemy. Tam jest kult zemsty. Bardzo ważne jest pomścić, zemścić się. I potem dzieciaki z takim przekazem idą między rówieśników. I taki będzie mścił się potem, przez lata, jako dziecko, młody człowiek, bo tak został ukształtowany. Tak więc karmimy dzieci wytworami różnych kultur, różnych wiar, a potem się dziwimy, że dziecko ma problem z Bogiem, z wiarą, z religią, z dobrym zachowywaniem się, z rówieśnikami. Dzieci są jak plastelina. Jak je wymodelujesz, tak potem będą funkcjonowały. Ale co kształtuje twoje dzieci? Czy ty, twoja uwaga i roztropność, czy raczej świat pseudobajek, internet, portale społecznościowe, TikToki, bardzo przypadkowi ludzie w szkołach? Dzisiaj większość dzieci jest niestety kształtowana właśnie przez to, nie przez swoich rodziców. Bo często rodzice już są zatruci wytworami takiej antykultury. I koło niestety się zamyka.